Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback, ale na konsoli Xbox One X. Chcę przetestować tą grę, zobaczyć jak ona wygląda. Już w dniu premiery ma dostać jakieś tam ulepszenie, ale być może to ulepszenie już zostało jakoś do gry wczytane czy coś. Tak widzę na oko, że jest to. Aha, tutaj w Need for Speedzie jest tak, że na początku, jak się wczyta gra, troszeczkę jeszcze tekstury muszą się doczytywać. Na PC-cie te tekstury doczytują się szybciej, w sensie tekstury wysokiej rozdzielczości. Na konsolach zauważyłem, że trwa to troszeczkę dłużej. I widzieliście przez chwilę na początku, że teren troszeczkę dookoła samochodu no się po prostu tam doczytywał z takich słabych tekstur w takie troszeczkę ostrzejsze. Widzimy tutaj, że jest 30 FPS-ów. Może troszeczkę ściszę grę, bo dźwięk nie ma tutaj znaczenia. Widzimy, że jest tutaj 30 FPS-ów, ale czy ta jakość jest lepsza niż na PS4 Pro? Ciężko mi powiedzieć. Grałem już na PS4 Pro i takich różnic wielkich nie widziałem. To jest wstęp, ja jeszcze w ogóle na tych konsolach nie grałem, bo ogrywam wersję PC-tową z wiadomych przyczyn. No, ale sprawdzimy sobie też wersję na PS4 Pro i zobaczymy. Możliwe, że w dniu premiery ta gra dopiero dostanie jakieś tam ulepszenie. Jak na razie na obu konsolach wygląda na oko tak samo. Zrobimy sobie może taki... Zrobię taki oddzielny jeszcze odcinek, gdzie zobaczycie... po prostu grę w jednym oknie, w jednym filmie. Raz... będzie materiał jeden obok drugiego i zobaczycie sobie mniej więcej jakość, jak to wygląda. No ten taki wstęp, tak? Tutaj widziałem, że jak jechałem po tym offroadzie, to dziwnie chyba mi zwalniała gra. Nie wiem, miałem takie wrażenie jakieś podczas grania. Okej. I tak to sobie wygląda. Czy płynność waszym zdaniem jest większa niż 30 FPS-ów? Moim zdaniem nie, to jest dalej takie 30 FPS-ów, które widzimy na konsolach zawsze. Byłbym bardzo zszokowany, gdyby ta gra dostała ulepszenie i można by było na Xboxie One X grać w 60 FPS-ach. Naprawdę. To jest tak, że jak się gra w wersję PC-tową i się jeździ samochodem, ma się ten taki gameplay i potem zobaczy się cutscenki, to masz wrażenie, że te cutscenki są takie strasznie wolne, a tu jest odwrotnie. Tutaj masz wrażenie, że te cutscenki są takie bardzo płynne, a właśnie gameplay jest taki poszarpany ostro. Ale to nie ma znaczenia, czy gracie na konsoli, czy na PC-cie, bo da się przyzwyczaić też do tych 30 FPS-ów, ogólnie czerpać frajdę z gry. Wow, zmieściłem się jakoś. Czerpać frajdę z gry, nawet jeśli troszeczkę mniej tych FPS-ów mamy. Chociaż oczywiście płynność, im większa płynność, tym jest fajniej, jak dla mnie. Dlatego troszeczkę nie rozumiem, dlaczego producenci tak cisną w to 4K, skoro ja bym wolał na przykład wyższą płynność. I też dużo moich znajomych, a także dużo moich widzów woleliby lepszą płynność. Tak patrzę teraz, że widzieliście? Przez chwilę takie tekstury były bardzo rozmazane. Wiem, że tu jest efekt prędkości. Ale tak, one były aż dosyć niewyraźne, zwłaszcza granica między asfaltem a poboczem jest taka bardzo, bardzo zblurowana. Jesteście w stanie to dostrzec? Tak między wersją PC-tową a konsolową jestem w stanie to zauważyć. A właśnie tak poza tym to powiem wam, że nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o grafikę, naprawdę. Ta gra wygląda bardzo fajnie i na konsoli, i na PC-cie. Nawet jestem w stanie powiedzieć, że na konsoli wygładzenie krawędzi jest chyba troszeczkę fajniejsze. Nie są te kontury takie bardzo, bardzo poszarpane, takie szczegółowe. Tak? Gdybym miał tylko konsolkę, to kurczę, się też dobrze bawił na konsoli i grał sobie. A ciekawy jestem, czy... O, proszę. Wyskoczył. Ciekawy jestem, czy... Są jakieś wielkie różnice między PS4 Pro a Xboxem. Tak czuję, że ten NFS nie ma jakichś ogromnych wymagań i tutaj na konsolach jest po prostu na takich średnich ustawieniach PC-towych, można by powiedzieć. Może takich średnio wyższych, tak mógłbym rzec. Też jestem ciekawy, czy już gram na właśnie tej takiej wersji ulepszonej, czy jeszcze nie. Wiem, że w dniu premiery
ma być na pewno to ulepszenie, ma być jakiś tam patch, ale zastanawiam się, czy to nie jest już ta wersja ulepszona, czy nie będziemy mieli na przykład większej płynności na konsolach połówkowych, nazwijmy to, połówkowej generacji. Na pewno rozdzielczość 4K powinno obsłużyć. Ja bym wolał chociaż te 50 FPS-ów zamiast tego 4K. Tak? Jeśli chodzi o input lag, to na co zawsze ja narzekałem na tym, na Forzie Horizon, tutaj jakoś się tego specjalnie nie odczuwa. Naprawdę jest bardzo, bardzo w porządku. Okej, no i tak to wygląda, ten taki krótki wstęp, który chciałem wam pokazać, jak wygląda na Xbox One X. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A ja odpalam konsolę PS4 Pro i zobaczymy, jak wygląda na PS4 Pro ten wstęp. Widzę, że na PS4 pojawiła się jakaś aktualizacja, która waży 354 MB i trzeba ją pobrać. To ciekawe, bo grałem już w wersję tą na PS4 bez aktualizacji. Możliwe, że rzeczywiście będziemy mieli jakąś aktualkę, ale zrobimy sobie taki test może przed tą aktualką i zobaczymy, czy są w ogóle jakieś różnice. Może jest to patch, który ostatnio został dodany do Need for Speed'a na wszystkie platformy, który usuwał jakieś tam drobne bugi, m.in. bugi związane z roślinnością, na które narzekałem, i inne takie pierdółki, bo to chyba nie jest jeszcze to takie ulepszenie. Dostałem informację, że w dniu premiery ma być już Need for Speed Payback ulepszony do tej wersji zajebistej. Więc, no co, dzisiaj jest piątek, powinno być już ulepszenie, tak? Dzisiaj jest premiera. Dobrze mówię, więc, no nie wiem, zobaczymy. No i wersja na PS4 Pro. Mamy film wprowadzający, możemy go sobie pominąć. I widzieliście przez chwilę, mieliśmy bardzo kiepskie tekstury, one powinny za moment się doczytać. Okej, okay. Już się doczytały? Chyba. Tak, widzicie, doczytują się. Musimy się tak trochę zwolnić. Ojej. Tutaj troszeczkę gorzej będę jeździł, bo nie jestem przyzwyczajony do pada na PS4. W sensie do tej gałki, tak? I czy wy jesteście w stanie stwierdzić? Ja widzę, że na PS4 troszeczkę gorsze jest wygładzenie krawędzi. I chyba są troszeczkę gorsze tekstury. Zaraz jeszcze się dokładnie temu przyjrzę, ale mam takie wrażenie, bo odpaliłem jedną grę po drugiej. Na konsoli Xbox One X to wszystko było takie fajnie wygładzone, moim zdaniem. Okej, okay, jedziemy. I tutaj jedziemy sobie offroadowcem. Tutaj sporo różnic nie zobaczę. Też tak trzęsie. No też ogólnie, jeśli chodzi o płynność rozgrywki, myślę, że tutaj jest bardzo podobnie. Tak, by jeszcze jakiegoś benchmarka odpalić, żeby to dokładnie sprawdzić. Ale byłem właśnie ciekawy tych dwóch konsol. Już w akcji, tak? Bo na papierze to wygląda tak, a w akcji to może wyglądać różnie. Okej. Okay. Cutscenki to cutscenki, wszędzie wyglądają tak samo, to po prostu filmiki są. No ale widać tutaj też to odcięcie między drogą a poboczem. Tutaj akurat w tym miejscu... Mam wrażenie, że też gorzej wczytują się te tekstury słabszy, większej rozdzielczości, ale może to być spowodowane różnymi rzeczami. To niekoniecznie jest tak, że jest gorzej dużo, ale na pewno wygładzenie krawędzi jest gorsze na PS4 Pro. To zauważyłem, tak? Jeśli byście się dokładnie przyjrzeli, no może na YouTubie nie będzie tego widać, ale jak się przyjrzymy i tak przybliżymy sobie wideo, to widać na krawędziach takie większe schodki. Na Xboxie jest to bardziej wygładzone. Próbuję pominąć tą cutscenkę. Okej, okay, pominiemy sobie. No i jedziemy chyba dalej. O, trochę się, widzieliście, trochę dłużej się wczytywało. Okej. Okay. Ja wiem, powiem wam, że tutaj na PS4 Pro troszeczkę jak na PC wygląda. Ta grafika jest taka bardziej ostra, poszarpana. Może ja sobie na PC ustawiłem jakieś gorsze wygładzenie krawędzi czy coś, ale na Xboxie naprawdę wyglądało to bardzo ładnie. Tutaj, no nie do końca. Nie wiem, to może wynikać z wielu rzeczy, tak? Ale płynność gry to chyba jest taka sama. Macie wideo w 60 FPS-ach i będziecie mogli sobie porównać. Będziecie mogli sobie cofnąć do Xboxa, w sensie do wcześniejszego wideo i do tego tutaj. Mówiłem, że będę gorzej jeździł. O, i tutaj mamy ten moment, kiedy
ulica styka się w tym samym miejscu, co narzekałem na Xboxa, że w miejscu, gdzie ulica styka się z poboczem, jest tak zblurowane. A tutaj na PS4 mam wrażenie, że to z kolei jest bardziej ostre. Chociaż może też dlatego, że wolno jechano. Widzicie, jest tutaj dużo takich subiektywnych rzeczy. Oczywiście jakby ktoś sobie odpalił i grał cały czas na PS4, to nie zwracałby na takie pierdoły uwagi, ale ponieważ ja mam tą grę i na obu konsolach, to mogę sobie sprawdzić, czy rzeczywiście jest jakaś taka zauważalna różnica między tym takim a takim obrazem. I nie mówię tutaj o, wiecie, wpatrywaniu się dokładnie jak w jakieś tam szczegóły, tylko mówię o po prostu odczuciu z rozgrywki moim takim, nie? Czy to wygląda jakoś inaczej, czy też nie inaczej? No jeśli chodzi o płynność, no tutaj bardzo, bardzo ciężko zauważyć jakąś różnicę. Ja bym powiedział, że to nawet tak samo wygląda. Może się mylę. No ale z grubsza tak samo chyba, co? Nie ma takich aż dużych różnic w tej grafice, żeby można było się do tego przyczepić. Natomiast wygładzenie krawędzi, to mi się rzuciło w oczy. Ta grafika tutaj jest taka bardziej ostra. Co myślę, że na telewizorze, jak ktoś tam gra z odległości, też nie będzie jakoś tam super widoczne. Ciekawy jestem, czy już gram na tym takim, na tym takiej ulepszonej wersji tego Need for Speeda. I czy właśnie nie jest to taka wersja na zwykłe na przykład PS4, a nie PS4 Pro. Też może tak być, nie mam zwykłej PS4 ani zwykłego Xboxa One. Więc ciężko mi powiedzieć. Tak? No ale widzicie, że co? Że wygląda w miarę okej. Jest oczywiście to grywalny produkt. Można się także tutaj świetnie bawić. Nie ma aż takich wielkich różnic, żebyśmy od razu musieli stwierdzić, że o, Xbox jest zajebisty, jest mocniejszy, a PS4 jest gorsze. Tu i tutaj to można się fajnie pobawić. Okej, no i dalej już wiemy, co będzie w Need for Speedzie. I tak wygląda uruchomienie gier na obu konsolach. Jeszcze wrzucę dla was filmik taki porównawczy, gdzie no po prostu wideo będzie odpalone jedno obok drugiego, żebyście sobie mogli porównać ten początek. Tak? Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, hej!